Duch Święty, Jego istota i działanie. Ernst August Bremiker. Rozdział pierwszy. Duch Święty, osoba i Bóg. Obecność Ducha Świętego na ziemi jest jedną z najbardziej charakterystycznych i znaczących cech chrześcijaństwa. Dlatego ważne jest, aby mieć klarowne wyobrażenie o istocie i osobie Ducha Bożego. Niestety wielu chrześcijan w swoim myśleniu o tej kwestii oddaliło się znacznie od biblijnego nauczania. Tym bardziej leży mi na sercu, żeby przedstawić zarys myśli Bożych na ten temat. Duch Święty w Starym Testamencie. Z Duchem Świętym możemy spotkać się już w wielu miejscach Starego Testamentu. Pierwsza wzmianka występuje w relacji o stworzeniu. W pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, drugi werset czytamy: a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Gdy po popełnieniu pierwszego grzechu człowiek uległ smutnej deprawacji, Bóg musiał powiedzieć: nie będzie się wadził duch, właściwie duch mój, z człowiekiem na wieki. Pierwsza Mojżeszowa 6:3. Duch Święty, Jego istota i działanie. W dalszym przebiegu historii ludzkości raz po raz spotykamy się z Duchem Bożym. W Starym Testamencie określany jest zwykle jako wpływ lub moc, która na określony czas wypełnia pewnych ludzi, uzdalniając ich do wykonania szczególnych zadań. Do mężów, na których w pewnych sytuacjach zstąpił Duch Boży, należą Otniel, Gedeon, Samson. Czytamy o tym w Księdze Sędziów 3:10. I zawładnął nim Duch Pański, więc sądził w Izraelu. A gdy wyruszył na wojnę, Pan wydał Kuszan-Riszataima, króla Aramu, w jego rękę i zyskał on przewagę nad Kuszan-Riszataimem. Sędziów 6:34. Lecz Gedeona ogarnął Duch Pański tak, iż zadął w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Sędziów 14:6. Jego zaś ogarnął Duch Pański, to też rozdarł go na dwoje, jak się rozdziera koźlę, choć nic nie miał w ręku, ale ojcu swemu i matce swojej nie powiedział, co zrobił. Dawid, 1 Samuelowa 6:13.
a mieszkańcy Bet-Szemesz żęli właśnie pszenicę w dolinie, podniósłszy oczy, ujrzeli skrzynię i uradowali się na jej widok. Przepraszam, 1 Samuelowa 16:13. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Azariasz, 2 Kronik 5, 15:1. Wtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży. Ezechiel 11:5. I przypadł na mnie duch Pana, a Pan rzekł do mnie: mów, tak mówi Pan, tak myśleliście, domu Izraela, i ja wiem, co wam na myśl przychodzi. I inni. Duch inspirował również starotestamentowych mężów do napisania Słowa Bożego, o czym mówi drugi list Piotra 1:21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Dla przykładu, Dawid był zupełnie świadom tego, że przez niego przemawiał Duch Święty. 2 Samuela 23:2. Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. Czasami Duch posługiwał się również niewierzącymi ludźmi do wykonania określonych zadań. Przykładem tego są Bileam i Saul. 4 Mojżeszowa 24:2. A podniósłszy swoje oczy, ujrzał Izraela rozłożonego według plemion, wtedy ogarnął go Duch Boży. 1 Samuelowa 10:10. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. Pierwsza Samuelowa 19:23. Udał się tedy do osiedla prorockiego w Ramie, lecz i nim owładnął Duch Boży i wpadł w zachwycenie
i był w tym zachwyceniu, aż doszedł do osiedla prorockiego w Ramie. Gdy połączymy ze sobą wszystkie te wskazówki, przekonamy się, że wierzący ze Starego Testamentu wiedzieli o istnieniu Ducha Świętego i znali Go jako moc, z pomocą której byli w stanie dokonywać zadziwiających czynów. W przeciwieństwie do Nowego Testamentu, w Starym działanie Ducha było ograniczone czasem. Na ściśle określony czas zstępował na poszczególnych ludzi i działał w nich oraz przez nich. Tylko w ten sposób możemy zrozumieć na przykład prośbę Dawida: nie odbieraj mi swego Ducha Świętego, Psalm 51, werset 13. Możemy zatem powiedzieć, że Duch działał co prawda na ziemi, ale nie mieszkał tu. To mogło stać się rzeczywistością dopiero po tym, gdy Pan Jezus dokonał dzieła przebłagania i powrócił do nieba. Co więcej, mężowie Starego Testamentu nie wiedzieli, że Duch Święty jest Bogiem i osobą. Posiadając światło Nowego Testamentu, jesteśmy w stanie dostrzec już w Starym Testamencie wskazówki odnoszące się do Jego boskości. Niemniej jednak prawda ta nie została wtedy jeszcze objawiona. O tym wyraźnie mówi dopiero Nowy Testament. Duch Święty w Nowym Testamencie. Nowy Testament potwierdza wszystko to, co Stary mówi o osobie Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich 1:8 Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, który miał przyjść na ziemię. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami. Oddziaływanie Bożej mocy w świadectwie uczniów dostrzegamy w zadziwiający sposób w całych Dziejach Apostolskich. Ta księga Biblii przedstawia nam jak żadna inna moc Ducha Bożego działającego w ludziach. Ta sama moc może być i nam dana do dyspozycji, ponieważ i my potrzebujemy siły do składania świadectwa. Jeżeli dzisiaj słusznie skarżymy się na jej brak, to z całą pewnością wina nie leży po stronie Ducha Świętego, który się nie zmienia, lecz po naszej. Objawienie Ducha Świętego w Nowym Testamencie wychodzi jednak daleko poza ramy Starego Testamentu. Niestety, wiele dzieci Bożych zadowala się wiedzą o tym, że jest on mocą. Przekonanie to samo w sobie nie jest błędne. Nie ulega wątpliwości, że nasze wyobrażenie o jego mocy jest bardzo nikłe. Jednak nie zmienia to faktu, że jest on czymś o wiele więcej. W Nowym Testamencie został nam przedstawiony jako Boża osoba. Duch Boża osoba. Starotestamentowi wierzący znali swojego Boga jako jedynego. Dopiero w Nowym Testamencie poznajemy Go jako trójjedynego, to znaczy jako Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Mamy do czynienia z jednym Bogiem, a jednak Pismo przedstawia nam tego jednego Boga w trzech osobach, które pozostają w całkowitej harmonii ze sobą. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani wytłumaczyć tej prawdy. Możemy przyjąć ją wiarą, ponieważ przewyższa nasz ludzki rozum i zdolność pojmowania. Wiele fragmentów Słowa Bożego potwierdza, że Duch Święty jest Bożą osobą stojącą na równi z Ojcem i Synem. Najklarowniejsze, niepodważalne cytaty potwierdzające tę prawdę znajdujemy
w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Piotr zarzuca Ananiaszowi, że okłamał Ducha Świętego, a tym samym Boga. Porównaj wyrażenia w 3 i 4 wersecie. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Mocy nie da się okłamać, można okłamać osobę. Nowy Testament uczy nas, że Duch Święty po pierwsze myśli i osądza. Mówi o tym Rzymian 8 rozdział 26 i 27 werset. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki zamysł jest Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Bada i objawia, 1 Koryntian 2:10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. 1 Koryntian 2:10. Duch Święty uczy i przypomina, Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Świadczy, Duch Święty świadczy, Jana 15:26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Przekonuje, Duch Święty przekonuje, Jana 16:8. A gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Posiada wolę Duch Święty, 1 Koryntian 12:11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Może mówić, Dzieje Apostolskie 13:2.
A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Mieszka, Duch Święty mieszka. Rzymian 8:11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. 1 Koryntian 3:16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Duch Święty prowadzi. Rzymian 8:14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Służy, Duch Święty służy. 2 Koryntian 3:8. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba Ducha? Efezjan 4:30 pokazuje, że Duch Święty może zostać zasmucony. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Może zostać znieważony Duch Święty, o czym mówi Hebrajczyków 10:29. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Duch Święty może zostać zgaszony. 1 Tesaloniczan 5:19. Ducha nie gaście. Większość tych cech można odnieść wyłącznie do osoby. Stwierdzenie, że Duch Święty jest tylko siłą wywierającą wpływ na życie chrześcijanina, jest zatem jednoznacznie fałszywe. W ten sposób obrażamy samego Boga, gdyż Duch jest Bogiem. Może ktoś zaoponuje, że Duch nie może być Bożą osobą, skoro nie ma ciała. Ale pomyślmy, czy Bóg Ojciec posiada ciało? Ojciec objawił się w Synu. Bo kto widział Syna, widział i Ojca. Mówi o tym Ewangelia Jana 14, rozdział 9, werset. Ale sam nie ma ciała. Mimo to żaden zrodzony na nowo chrześcijanin nie będzie wątpił, że Ojciec jest Bożą osobą. A czy Syn przed swoim przyjściem na świat nie był Bożą osobą? Oczywiście, że był. Musimy porzucić myśl,
że osoba powinna być obdarzona materialnym ciałem. Wyobrażenie takie dotyczy ludzi, ponieważ w naszym przypadku osobowość jest nierozerwalnie powiązana z ciałem w czasie naszej egzystencji na Ziemi. W przypadku Boga tak nie jest. Osoba to żywa istota, która jest świadoma swego istnienia, myśli i posiada wolę i podejmuje działania, według słownika Brockhausa. Definicja ta obejmuje również Boga, a tym samym i Ducha Świętego. Pełna jedność w bóstwie. Już wcześniej zauważyliśmy, że w bóstwie istnieje całkowita jedność. Chociaż Bóg jest jeden, znamy trzy osoby, które potrafimy rozróżniać. Powinniśmy pozbyć się podświadomego przekonania o porządku hierarchicznym pośród osób bóstwa. Gdy mówimy, że duch jest trzecią osobą bóstwa, to nie oznacza w żadnym wypadku rangi, jaką zajmuje, lecz zwykłe rozróżnienie od ojca i syna. Uważny czytelnik Biblii znajdzie liczne potwierdzenia prawdy o pełnej jedności w bóstwie w wielu fragmentach Pisma Świętego. To pokazuje nam po raz kolejny, że również Duch Święty jest Bogiem. W bóstwie istnieje zupełna harmonia, zarówno co do istoty, jak i w działaniu. Harmonia w naturze. O Bogu czytamy w Nowym Testamencie, że jest światłością i miłością. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, piąty werset. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. 1 Jana 4,8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Światłość i miłość stanowią istotę Boga. Obie cechy znajdujemy w powiązaniu z każdą z trzech osób bożych. A. Miłość. Ojciec miłuje, o czym czytamy w Ewangelii Jana 16,27. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Syn miłuje. Jana 15,9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. W liście do Rzymian, 15 rozdział, 30 werset, czytamy o miłości Ducha. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga.
Czytamy o miłości Ducha. Nawet jeżeli nie jest powiedziane wyraźnie, że Duch miłuje, to jednak zostaje powiązany z miłością. Światłość, która wyraża się w świętości. Ojciec jest święty. Jana 17:11. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Syn jest święty, Łukasza 1:35. I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Duch w wielu różnych fragmentach nazywany jest Duchem Świętym. Świętość jest jego charakterystyczną cechą. Światłość i miłość stanowią istotę Boga, zarówno Ojca, jak i Syna i Ducha Świętego. Pozostają ze sobą w harmonii. Harmonia w działaniu. Przyglądając się działaniu Boga, zauważymy zadziwiającą harmonię i zgodność pomiędzy Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Dzieło zbawienia na krzyżu Golgoty zostało dokonane przez Syna. To On wydał siebie samego za nas. Ojciec był tym, który posłał Syna. Wspólnie podążali w kierunku Golgoty, co zapowiedziane zostało już w pierwszej księdze Biblii w obrazie Abrahama i Izaaka. 1 Mojżeszowa, 22 rozdział. W liście do Hebrajczyków 9:14 czytamy, że Syn ofiarował samego siebie bez skazy Bogu przez wiecznego Ducha. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie wasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. W zmartwychwstaniu Pana widzimy po raz kolejny udział wszystkich osób bóstwa. Jako Syn Boży, Pan Jezus posiadał moc nad życiem i śmiercią. I dlatego mógł powiedzieć: nikt mi go, to jest życia, nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Ewangelia Jana 10 rozdział 18 werset. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Zmartwychwstanie było dowodem Jego boskości. Równocześnie prawdą jest, że nasz Pan został wzbudzony z martwych za sprawą chwały Ojca. Rzymian 6:4.
pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Również Duch Święty miał tutaj swój udział. Poprzez zmartwychwstanie Pan Jezus okazał się Synem Bożym według Ducha Świętości, Rzymian 1:4, i w Duchu został przywrócony życiu. 1 Piotra 3:18. Rzymian 1:4. Który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I 1 Piotra 3:18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Ojciec, Syn i Duch Święty są w jedności również w swojej trosce o zbawienie zgubionych grzeszników. Pokazuje to 15 rozdział Ewangelii Łukasza. W pierwszej historii, wersety od 4 do 7, widzimy starania dobrego pasterza, Pana Jezusa, o zagubioną owcę. Druga, wersety od 8 do 10, obrazuje działanie Ducha Świętego, który przekonuje grzesznika o jego stanie, o czym czytamy m.in. w Jana 16:8. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Duch jest Bożym światłem, które rozjaśnia życie grzesznika. Trzecia historia przedstawia Ojca, który niecierpliwie czeka na powrót Syna powracającego z pełnego skruchy grzesznika i czule bierze go w ramiona. Gdy grzesznik daje się znaleźć i powraca do ojcowskiego serca, Ojciec, Syn i Duch Święty dokonują w nim dzieła nowych narodzin. Również tym uczestniczą wszystkie trzy osoby bóstwa. W liście Jakuba 1:18 czytamy, że Ojciec zrodził nas według własnej woli przez słowo prawdy. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. W pierwszym liście Piotra napisane jest, że zostaliśmy zrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Słowem tym jest Pan Jezus. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Jezus wyraźnie wskazuje Nikodemowi na działanie Ducha Bożego w powiązaniu z nowymi narodzinami. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, od 5 do 8.
Odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. W 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł mówi o używaniu duchowych darów łaski. Duch Święty rozdziela dary i motywuje do ich używania. Czyli 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Wersety 7-12. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozróżniając każdemu poszczególnie, jak chce. Przed Panem, czyli Synem, odpowiedzialni jesteśmy za to, by we właściwy sposób używać powierzonego nam daru. Werset 5. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. Natomiast Bóg Ojciec troszczy się o powstanie owocu ze sprawowanej służby. Werset 6. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Te przykłady uświadamiają, w jak doskonały sposób Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią jedność w działaniu. Możemy więc wyciągnąć jedyny słuszny wniosek, że Duch jest tak samo Bogiem jak Ojciec i Syn. Być może nie jeden myśli, że właściwie nie odgrywa to większej roli, czy Duch Święty jest Bożą osobą, czy też może tylko siłą wywierającą wpływ na nasze życie. Ale czy naprawdę jest to nieistotne pytanie? Z pewnością nie. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli traktujemy Ducha tylko jako moc, a nie Bożą osobę, naruszamy fundamentalną prawdę Biblii, prawdę o trójjedynym Bogu. Została ona wielokrotnie poświadczona na kartach Słowa Bożego, chociaż nie potrafimy jej pojąć. Kto kwestionuje lub, co gorsza, neguje ową prawdę, atakuje chwałę i majestat Boga. Czy to nie jest istotne? Po drugie, gdyby Duch Święty był jedynie mocą, miałoby to bezpośrednie przełożenie na praktykę naszego życia. W takim przypadku to ja byłbym
działającym i podejmującym decyzje w moim życiu, może realizowałbym moje plany w mocy ducha, ale inicjatywa wychodziłaby ode mnie. A tak właśnie być nie powinno. Bóg, Duch Święty, mieszka we mnie. On układa plany. On decyduje i kieruje. On prowadzi i wypełnia mnie. Nie ja jestem działającym, lecz Duch Święty. Ja jestem jedynie narzędziem, którego On chce używać, a nie odwrotnie. Pozostańmy przy tym, czego naucza Biblia. Duch Święty jest Bożą osobą. Dalekosiężne konsekwencje ma fakt, że Duch nie zstępuje na nas tylko na krótki czas, lecz na stałe. Mieszka osobno w każdym wierzącym w Kościele jako zbiorowości wszystkich żyjących odkupionych. Powiązane są z tym niezliczone błogosławieństwa.